Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gothic 1 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, pierwszy mamy 10 punktów nauki do rozdania. Więc je rozdamy, damy broń jednoręczną. Broń jednoręcznej najprawdopodobniej uczy Skati. Chodźmy do tego Skatiego. Ogólnie musiałem nadrobić całego save'a, dlatego trochę goticzka nie było. Nie było go, nie wiem, w półtorej tygodnia, no ale trochę mi to też zajęło. Dzisiaj to w sumie to zrobiłem cały ten, więc już na czysto mamy goticzka nagranego. Znaczy ja miałem nagrane gotika, tylko że on jakby mi... przez to, że formatowałem dysk, zapomniałem... Zformatowałem tylko część dysku, partycję. Czym się tutaj organizuje walki na... Broń jednoręczna. Chciałbym mo początku trzymać. Musisz się nauczyć jak zapamiętaj. A, ale to się zmieni w Czekajcie, co mi to dało ogólnie? Adept. Broń jednoręczna adept. Ile mam jeszcze do rozdania? Aha. Jakaś... Aha. Już tą broń trzymamy jakoś normalnie. Nagrałem odcinek, sformatowałem, bo mam teraz na system dysk SSD. I na HDD-ku sformatowałem tą jakby partycję z dyskiem, z systemem, a na pulpicie miałem nagrane audio. Nagrania audio, a nagrania zwykłe miałem, usunąłem oczywiście teraz, więc no, nie zgrywało się, a miałem już dwa odcinki przygotowane, ale spokojnie, jakby wy nic nie tracicie. Ja tylko trochę czasu straciłem przez to, że musiałem save'a nadrabiać, bo miałem oczywiście save'y do tamtego momentu. I też bym teraz sobie muszę zrobić takie coś jak... Tu będzie jakby start, że start odcinka. W razie jakby się coś stało z nagraniem, zawsze będę mógł sobie wrócić. Więc mamy adepta. Idziemy oddać jaja królowej pełzaczy. I dziś się w sumie tym zajmiemy. Odcinki myślę, że po 30 minut coś takiego. Zobaczymy jak szło. W ogóle jestem dzisiaj w takim rytmie gotikowym, że żebym to na strzała dzisiaj go strzelił. Tylko że to jest zbyt późna pora, żeby nagrywać go na strzała, że tak powiem, bo potem wiadomo, bym sobie mógł pociąć, ale też bym nie zdążył, myślę. Od razu wiedziałem. 5 rano, jest 19, w sumie 20 już, więc ciężko by mi było zdążyć. Ogólnie coś mi. O, teraz myszka złapała w końcu, że trzeba działać. Miecz blizny spokojnie zdobędziemy. Tą orkową zgubę. Będzie, jest do zdobycia i my ją zdobędziemy. Nie w tym odcinku, możliwe, że w następnym. Ale ważne, że już jakoś to wygląda. Więc no ogólnie miałem 100 FPS-ów w tym w obozie starym, a teraz mam 200, więc jest gitas. Też jak wiele wakacje są, w sumie macie, oglądacie to we wtorek. Ja nagrywam to w niedzielę, żebym już miał. Bo już teraz muszę się przyzwyczaić do nagrywania odcinków 2 dni wcześniej, żeby te materiały były. Bo jednak jak mają być 3-4 odcinki w tygodniu, to muszę w miarę do przodu też te odcinki nagrywać. No, trochę też wydzieliny pozbierałem. Save praktycznie się nie różni. Jedynym czym może się różnić pomiędzy, to tym, że więcej wydzieliny chyba nazbierałem, bo tam się pobugowały te pełzacze. Tam na początku jak tą kratę, więc możliwe, że ciutkę więcej mam doświadczenia zebranego i wydzieliny wziętej, bo się pobugowały te wszystkie te pełzacze i tamci jakby ich nie chcieli atakować, więc ja ich pozabijałem, więc taka trochę różnica. Ogólnie nie wiem czemu sobie stoper ustawiłem, zapomniałem, że w sumie w Audacity mam u góry tutaj, więc nie jestem jeszcze w rytmie. Nagrywam teraz Audacity, prędzej nagrywałem GeForce Experience Shadowplayem, no ale Shadowplay nie chce ze mną współpracować, więc nagrywam Actionem, więc no. Oj, czemu tutaj drzewo teraz się stanęło, się takie nie do przejścia. No, także pewnie dzisiaj zobaczymy 30-minutowy jakiś odcinek, więc może zdążymy zrobić ten trzeci rozdział. A jeśli nie, no to robimy to w następnym odcinku, ale myślę, że jak w 30 minutach zdążymy to zrobić, kolejny rozdział. Także na spokojnie to przejdziemy. Dobra. Co Korkaloma to oddać. I ogólnie oczywiście jeszcze nie jesteśmy strażnikiem, więc jak stanę strażnikiem, to od razu też pójdziemy
zabrać ten miecz bliznę, bo on jest kocur, przydałby się nam, więc fajnie by było. Ogólnie chyba kryta mamy teraz, bo nie wiem jak tu jest teraz, nie pamiętam jak w Gothicu 1, wiem jak w Gothicu 2 jest, ale jak w 1 się jakby tą broń jednoręczną, to nie pamiętam jak się robi. Więc się muszę jakby, mamy adepta 5% do kryta chyba, tak, z tego wynika. Na 10 punktów to jest, więc żeby być tam kozakiem w tej grze, to naprawdę trzeba. Choć w siłę dużo nie trzeba pakować teraz jeszcze, nie? Bo wiadomo, już praktycznie za dużo nie trzeba. Nie powinieneś wierzyć we nam, bo w sumie po mieczu blizny to już chyba uryż, tylko nam może coś pomóc. Czego chcę? Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki. A co z moją nagrodą? A tak. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz, wystarczy mi ruda. Wystarczy mi ruda. Przyjmij. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Przyniosłem ci wnętrzności pełzacza. Wspaniale. To za dużo nie zmienia, także. Czy możemy teraz Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć Niestety. Nie dysponujemy starożytną wiedzą. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Odkupili. Niestety, kazałem zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać, a porozmawiaj z nim. Dobra. Idziemy do Talasa. Ogólnie to zadanie, to ja się z nim pierdzieliłem, bo tam są te gobliny i one, jak to gobliny, są ciężkie do zabicia. W sensie łatwe, ale ich jest za dużo i one się tak bardzo kręcą koło nas, więc jedynym problemem w sumie w tym całym queście. Także no, tyle na ten temat. Talas tu powinien być po pierwszy z brzegu. Tu jest Talas. To nie było zbyt mądre. Mam już dość tej paplaniny. Ty jesteś Talas, ten, którego obrabowano. Nie można polegać. Zostaw mnie! Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Wejdę w to... Co? Toż to rozbój! A zresztą... Dobra. Kiedyś to się sprawdza. Jestem gotowy. Dobrze. Idziemy poklepać trochę goblinów, no. No trzeba. Zobaczymy, bo też przez ten jakby czas powinniśmy wbić 10 poziom. Więc na spokojnie. Trochę na tych goblinach powinniśmy zaekspić. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Musimy mieć 10 poziom, żeby zostać strażnikiem. Jak nie, no to tutaj tak z boku będziemy powyżynamy to wszystko, co tu jest. Ale myślę, że powinniśmy wbić, bo trochę tu expa dojdzie. Przez te gobliny i te sprawy. Ile nam brakuje do... No, 1000 brakuje nam do 9 poziomu, także na spokojnie. Drugi rozdział w sumie tak długo nie trwa. Trzeci chyba też tak zbytnio, nie? Dopiero czwarty tak będzie trochę dłuższym rozdziałem. Czwarty chyba to jest taki po pierwszym drugi najdłuższy rozdział, a potem to już krótkie są takie, więc jak mówiłem, 20-25 odcinków seria zajmie. Dzisiaj nagrywam 9. Mogłabym sobie lampkę połączyć, klawiaturę przesunąć, myszkę tutaj bliżej i już mi się wygodnie siedzi. Dobra. To jest pełno tego expa sobie wychodzi, więc... No tu się odwala, to jakieś niewidzialne te kolizje są. Ogólnie jakiegoś cieniostwora czy coś byśmy mogli, można było ubić. Także na spokojnie się tym zajmiemy. Jak braknie nam poziomu, to wiadomo. To by tutaj powiedzieć w sumie, bo już nie wiem, trochę się rozgadałem. Z tymi goblinami zobaczymy, ile mi zejdzie, więc może jeszcze dzisiaj akurat strażnikiem zostaniemy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Chyba został nam jakiś jeden jaszczur. Jak on się boi własnego cienia.
talas. Ale kurno, widzieliście jak siadło? Hop. Te gobliny na strzała będziemy łupać. Czemu te tam rośliny, kurna, w powietrzu? Dobra, ja bym się może zapisał, bo dawno zapisu nie robiłem. A zapis by się tu przydał jak najbardziej. To jest gothic przecież. Jeszcze z Directem 11 też w ogóle. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i... Tylko jesteś, hop, jak ty jakiś pedał jest. Znaczy nie żeby coś, no ale... Pedał, trochę źle dobrane. W sensie, że słabiak. Nie, ja bym to nie mieć. Że to prędzej mi się jakoś ciężej z nimi walczyło. Teraz to jakoś wchodzi w nie. No, wyklepane. I jakoś mi się lepiej gra, jak on będzie trzymał ten miecz, chociaż normalnie. A nie jak jakoś kurna. Jakiś typ, co by w ogóle miecza nigdy nie trzymał. Co więc lepiej, że. Żeby tak to było. Dobra. Zbieramy te kwie z gwoździem, bo to w sumie zawsze bryłki są, a bryłki nam się przydadzą. W każdym momencie, bo jeszcze wiadomo, trzeba ekwipunek, nie mamy ekwipunku doskonałego, więc musimy mieć jakieś bryłeczki. Dobra. Mignijmy. Klucze ziele jakieś tu mamy, więc... Idziemy w tą komnatę tu. Gdzie? Ole impreza idzie, ole impreza. No to impreza dzisiaj. W piąteczka i uciekamy. Już prawie się obtarłem, przed śmiercią uciekłem w ostatniej chwili. Serafis czy coś, w ogóle musimy to mięso jakoś podgrzać, bo w sumie miałem podgrzane tam na tym save'ie, no ale że save'a zmieniłem, no to... Siemano kulano. Jak was jest cholernie dużo. No cię to najlepiej, nie? Wiem, że najlepiej się chować nimi. No ale to jest jakaś przesada chora, nie? Masz taką armię, to jest... Ciężko je poubijać, one by się musiały popugować najlepiej. Albo byśmy musieli tu wskoczyć na tą skałę. Tylko jak my na nią wskoczyły, to ja nie mam pomysłu. No właśnie, zobaczcie co się stało. Dobra, o. A tylko, że jakaś pierdzielona gałąź. Przez chyba Directa. Przeszkadza mi... W moim planie. Mam już taktykę. Nie grę mi wypaliło, nie wiem czy ten. Nie wiem jak to obetnę, więc mówię od razu, że mi grę wypaliło i jest problem. Musimy po prostu na nie wyjść. Po prostu pobijać jak najwięcej i się cofnąć. Uciekajmy jak najdalej. W sumie tam was chyba obsadzę zbroję zaraz. Dobra. Teraz musimy się zapisać. Skupienie dzisiaj, full focus, nie? Bo to jest w sumie ciężka misja, żeby to ugrać. Trzeba dojeść jakiś serafizem czy czymkolwiek. I idziemy na nie, nie? Najlepiej by było je dojechać tu. O kurna, ich aż... Nie spadajcie mi tam. Dobra, klepando. Ex.
Spadł mi tam. Zobaczymy, ile tam jeszcze jest. Albo brutalnie je wystrzelił. Goblina. Czemu moje gobliny zniknęły? Utopiły się. Gobliny mi się utopiły. No nie. No to są chyba jakieś żarty. Aha, ja stąd wyjdę w tym roku. Dobra. Chociaż tyle, trochę expa straciłem niestety, no ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Trochę ich poklepałem tu. Aha. Tu został w ręce, tu został. A, bo to są tak się odrodziły. Dobra. Idziemy na nie. Na resztę, co tam zostało, to idziemy wyklepać od razu. Nie ma co. Czekajcie. Aha, jeszcze tu jakiś szaleniec biega. A ich jeszcze tyle jest? Ogólnie nie wiedziałem, że ich aż tyle w tej kopalni, w tej jaskini jest. Trochę expa, albo one się tu zresetowały. To też by mogło być w miarę gites. Się zespałniły po raz kolejny. Trzeba nam dużo mikstur. To naprawdę dużo mikstur. Mamy słabo z leczeniem u nas. No ale u mnie zawsze było słabo z leczeniem. Dobra. No, tu są wyklepane. My mamy dalej coś. Jakiś goblin stoi. No więc chyba w pół godziny idealnie się zmieścimy z odcinkiem. Dobra. Ile nam brakuje do następnego? Ło, do następnego to jeszcze. Południa, bryła rudy. Strzała, jakaś strzała. Pewnie kula ognia, maczugi, piwo jakieś. Dobra, każdy lutówka się przyda. Dobra. Aha, co wyłączyłem skrzynię, dobra. Dobrze, że trochę bryłek, wytrychów. Przyda się to, choć nigdy chyba w gotyczku dwójce tak nie... W gotyczku jedynce nie miałem problemu z wytrychami, bardziej w gotyczku dwójce. Zawsze niby taka cebula na wytrychy, ale w dwójce w sumie... Teraz pamiętam, przyszedłem, tak z 30 miałem wytrychów tam. No tak to zawsze było, 1-2 zostawały i to potem było wczytywanie się. Więc wiadomo, dobra, wracamy z tym talasem. Aha, tu jeszcze nam zostały jakieś kije z gwoździem. Więc no, ale klepią jakby tylko kij z gwoździem, no ale obrażenia dobre zadają. Teraz raczej to są takie kozaki, gobliny. Także no. Dobra. Siemano Talas. Wracajmy, no. Też tak myślę. Odzyskałeś. Dobra. Tutaj gdzieś. W sumie z tym Talasem to on jest taką, wiecie, postacią. W sumie tylko ma nick, bo idziemy z nim w dwa miejsca. A poza tym to on nic zbytnio nie dodaje do gry i tak samo my byśmy mogli tu przyjść sami i tylko, że w tym zadaniu w sumie 50 bryłek daje nam i expa możemy sobie, no w sumie expa byśmy i tak mieli, tylko, że te 50 bryłek, nie? Taka cebula, a tak to nic nie daje nam. Więc no. Zobaczymy, ile nam expa brakuje, no z 3000, 3200. Więc no, trochę nam brakuje. Ale to jak spimy ten 10 najwyżej i pójdziemy po następnym odcinku zostać strażnikiem i pewnie tam następne questy będziemy robić. Teraz tam musimy przeskoczyć, nie przeskoczymy. Dawaj małysz, oj odbił się. Adam małysz. Nie, ciężko go będzie wyprzedzić. Czy fajnie zawsze skacze. Dobra, Talas, ty, ziomek. Daleko tak jeszcze będziesz biegł?
No ja bym se skrócił do Gorkaloma, dobra. No. No to jesteśmy. Tylko uważaj, żebyś... Spokojna głowa, nic mi nie będzie. Nie musisz się o mnie martwić. Trzeba się zapisać. Biegnijmy czym prędzej do Gorkaloma. Mam już dosyć tej paplaniny. Piąteczką musimy strzelić. Jeśli myślisz, że... Dzięki, tak jak zawsze, w sumie 20 do 30 minut chciałem i one są takie, mi się wydaje, że spoko nawet do oglądania. Nie za długie, nie za krótkie i też często są to odcinki, więc no. Nie wykrzynie, mi się podoba, że pokazuje czas, FPS, w sumie ile mam jeszcze giga na dysku, to jest takie bajery fajne. I zawsze przez to ten używam Actiona, ale prędzej Shadow Play mi był bardziej wygodny, no ale jak nie działa, no to... To Action wraca na dywany, na ekrany i na te sprawy inne. To nie było zbyt mądre. Dwa i pół, aha. Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne. Zajmę się teraz przy... Kiedy odbędzie się wieczór? Zaczekaj do wieczora. Do północy, trzeba gdzieś wtedy przyjdź. Bo wiem, że tam jak do wieczora to nie działa. Trzeba się dalej przespać. Od razu wiedziałem, że będą. Tu do pierwszej randomowej chaty. W sumie zauważyłem, że tu większość ludzi wchodzi zawsze do tej chaty. Do północy. Ten dobrze ci zrobił, myk. Tu trochę ciemno. Miałem na dach skoczyć, no ale dobra, trochę ciemno może być, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, i zaraz będzie koncert grany tutaj. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej trzeci, intencji. Także no, idziemy z Angarem rozmawiać. Raz na sam start, bo będzie miał dla nas misję. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała... Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości.
Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli... Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych... Natychmiast ruszę w... Zanim pójdziesz, we... Czego? Co z... A czego chcesz? Ty jakieś kasę mi miał winien, dobra. Wystarczy mi... To powinno... Nie mamy, mamy 3 rozdział, mamy 10 poziomu, tak? Z tego wynika. Tak dokładnie. Brakuje nam 800 expa, do expi się w następnym odcinku. Dał nam jakiś pierścień przed pociskami. Zapewne masz rację. Aha. Bo mamy kuszę, więc muszę mieć ten pierścień założony. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Dobra, także myślę, że to by było na tyle. Musisz uważać na odcinku. Także trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa. To się już więcej nie powtórzy. 3